Z jakiego powodu zmieniamy czas? Dlaczego najpierw zmieniamy czas na czas zimowy, później zmieniamy na czas letni? Oczywiście najprostszym i najbardziej oczywistym wytłumaczeniem jest to, że chodzi o pieniądze. Chodzi o maksymalne wykorzystanie światła słonecznego. Dlatego właśnie pierwsi te zmiany czasu wprowadzili w czasie I wojny światowej Niemcy. 30 kwietnia 1916 roku przesunęli po prostu zegarki o godzinę do przodu, a 1 października cofnęli o godzinę. Wszystko po to, żeby to wykorzystywanie tego światła słonecznego było jak najbardziej maksymalne, żebyśmy nie włączali światła za wcześnie, za późno, żeby po prostu dostosować tryb życia człowieka, naszej pracy, naszej aktywności do warunków panujących na zewnątrz. Według teorii zmiana czasu daje od 1 do 4% oszczędności energii. Dodatkowo oczywiście ma się zwiększyć również bezpieczeństwo, czy to na drogach, mniej wypadków, czy to mniej aktów wandalizmu, ataków. Takie są założenia. Jednak te badania nie są jednoznaczne. Te wyniki tych oszczędności nie są tak oczywiste. I wiele z tych badań, zamiast wskazywać na oszczędność, wskazuje bardziej na straty. Oczywiście jest to wszystko uzależnione od kraju, od rozwoju techniki. Oczywiście teraz coraz częściej to zużycie energii jest inne niż na przykład było 100 lat temu. Używamy innych maszyn, te godziny pracy też się inaczej poprzesuwały. Ale jednak nadal ta zmiana czasu występuje, chociaż są plany, żeby po prostu z tego się wycofać. W Unii Europejskiej jest to odgórne zarządzenie. Przestawiamy czas w ostatnią niedzielę marca o godzinie pierwszej, o godzinę do przodu. Natomiast w październiku jest to tak samo i tylko, że po prostu cofamy czas o godzinę do tyłu. Co ciekawe, w Chinach jest jedna strefa czasowa, a po prostu rozwiązano ten problem, zmieniając godziny pracy, dostosowując je do warunków panujących na zewnątrz, do tego światła słonecznego. Wszędzie jest ta sama godzina, tylko po prostu ten czas przyjścia do pracy się zmienia, na przykład nie na szóstą, tylko na siódmą, na ósmą, na dziewiątą, tak żeby te oszczędności były zmaksymalizowane. Nie robiąc zamieszania w przestawianiu czasu, bo oczywiście wszyscy wiemy, jednak te zmiany czasu wprowadzają pewne zamieszanie. Jeśli nawet nie w naszym życiu, ale jeśli chodzi o pociągi, czas pracy niektórych zakładów, to tam wszędzie ta zmiana czasu jest nie taka prosta, jak może się wydawać. Więc dlaczego zmieniamy czas? Oczywiście, żeby zaoszczędzić na energii, zwiększyć bezpieczeństwo. Czy będzie to dalej stosowane, te zmiany czasu? Nie wiadomo, czas pokaże. Dziękuję za uwagę, zapraszam do skomentowania, ocenienia, zasubskrybowania na moje pozostałe filmy, pozostałe kanały. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Dziękuję za uwagę.